Siema siema, dzisiaj wjeżdża bardzo przyjemna strategia, film polecam obejrzeć w całości, aby niczego nie ominąć i zapraszam do oglądania. 90% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc będzie mi bardzo miło jak zostawisz subka. Dzięki. Cały czas pracuję nad formatem i postanowiłem, że sobie poeksperymentuję i tym razem będę dodawał swoje opinie, dlaczego uważam, że dana taktyka jest spoko i potem wrzucę wam highlights z godziny farmienia tych map, co tam mi dokładnie fajnego poleciało. A więc, tak, jeśli chodzi o tą strategię, czyli o strongboxów, jest to po pierwsze mega przyjemne i satysfakcjonujące, ponieważ jak stoimy i otwieramy jednego strongboxa w kółko, i w kółko, i w kółko, przy nam się zaręczy, no to no, mega satysfakcjonujące to jest. E, mamy dobry zarobek na godzinę, to jest kolejny plus. E, mamy szansę na zduplikowanie się apothekary i innych dobrych kart, e, ponieważ strongboxy mogą nam te rzeczy duplikować, mamy te punkty z drzewka. Szansa na zduplikowane currency, może nam polecić diva i się zduplikować, mamy tam wiadomo też jakąś mikro, mikro szansę, że, że Mirror nam poleci akurat z tego um, strongboxa na currency i się zduplikuje, bo to z, jak z niego poleci to zawsze się zduplikuje jakby, to jest 100% szans. Leci nam z tych e, strongboxów dużo unikalnych e, dżueli, więc e, może, mogą nam polecieć te drogie, fajne, unikatowe dżuele. No i mamy duży ogólnie potencjał RNG, no bo w, Mając te strongboxy wiele rzeczy się może zdarzyć, tu coś się może zduplikować, robiąc strongboxy Divination może nam polecieć każda możliwa karta w grze, oprócz tego robimy Crimson Temple, więc z każdego moba teoretycznie może polecieć Apothecary. No naprawdę potencjał RNG w tej taktyce jest bardzo w porządku. Przejdźmy do highlights. Jeśli chodzi o Atlas, to tutaj za dużo się nie będę rozpowiadać, ponieważ żadnej większej filozofii tutaj nie ma. Na szybko tylko wam powiem, że poszedłem tutaj w te Haunted Modifiery, bo one sprawiają, że e, w jak mamy dużo Haunted Modifierów, to w następnej mapie mamy większą szansę na Devoted Modifiery, które są e, tymi modifierami na plus, czyli dają nam możliwość, e, powiedzmy, wydropienia Divine Orbów, Chaos Orbów z mobów dalej, To sobie można podpiąć pod daną paczkę. No I oczywiście efekt tych Devoted Modifierów, żeby były lepsze. E, Oczywiście poszedłem we wszystkie strongboxy, jakie tylko się da, bo to jest taktyka na strongboxy, ale też na skaraby, więc poszedłem oczywiście w skaraby. Wybieramy wszystkie małe i duże nody na skaraby. Oczywiście nody na explicity, wszystkie jakie się da, te małe i te oczywiście też większe. No i oczywiście quantity w środku, to tak jak zwykle link do drzewka zostawię Wam w opisie. Przejdźmy do skarabów. Jeśli chodzi o skaraby, pierwszym skarabem będzie skarab, który sprawia, że mamy 15% szans na otwarcie e, strongboxa ponownie. E, następnym skarabem jest e, skarab, który sprawia, że wszystkie moby naturalnie występujące na mapie na niej nie występują, tylko są schowane w strongboxach. E, no i oczywiście dzięki temu, że możemy te strongboxy po kilka razy często otwierać, no to po prostu więcej tych mobków zabijamy. E, kolejnym skarabem jest skarab, który sprawia, że strongboxy występują e, w części trafiają się też rzadkie strongboxy, czyli dla karencji i tak dalej. No i ostatnim skarabem jest skarab, który sprawia, że mapki nam lecą Corrupted 8 Mod, żebyśmy mogli sobie po prostu te mapy, które latamy sustainować, nie będziemy musieli ich kupować, a wręcz będziemy mogli je sprzedawać jeszcze dla, do, dla dodatkowego zarobku. Kolejną ważną rzeczą jest prawidłowe odpalanie mapy i zaraz wam wytłumaczę, co mam przez to na myśli. Mapkę oczywiście bierzemy 8 modową, z tych mapek, które dropimy wkładamy nasze skaraby. Odpalamy sobie któryś z altarów, ja biorę czerwony, mimo że w drzewków, to nie idzie, w drzewków to nie idziemy, to i tak to bierzemy, żeby po pierwsze sobie zaliczać progres i co 28 map zrobić dodatkowy invitation, a po drugie e, może się tam czasami coś fajnego trafić, jakaś duplikacja czy coś w tym stylu, to sobie warto to czasami tam kliknąć. Oczywiście na mapach z tym skarabem tych altarów będzie dużo mniej, ale jakieś tam się zdarzą. E, jeśli chodzi o craft, oczywiście wybieramy mm, ambush. Gdzie jest ten ambush? Ambush jest tutaj, po 7 chaosów sztuka. No i teraz tak, jak odpalamy mapkę, to patrzymy sobie jakie Devoted Modifiery mamy. No tu akurat mi się trafił Chromatic Orbs, ale jeżeli będzie, że, że najsilniejszy mob w paczce na przykład daje nam jakieś chaosy, czy Valorby, czy coś w tym stylu, a najlepiej to w ogóle Divine, ale to się bardzo rzadko zdarza, to tutaj wkładamy sobie dodatkowego Rogue Exile, ewentualnie Midsack. Um, jeśli zdarzy nam się, że mamy ileś tam procent na Divina lub ileś procent na Chaosa, tam na przykład 7% więcej na Chaosorba, to wkładamy sobie Allflame'a, ja akurat go w tych, nie mam, ale wkładamy sobie Allflame'a na Żaby lub na Szczury, ale ten na Żaby jest lepszy. No i ogólnie musimy jakby odpowiednio reagować na te Devoted Modifiery, które nam się trafią, także z, z tym sobie kombinujcie, bo to też jest ważne i też po, y, polepszy Wam zarobek na godzinę, e, tym bardziej, że... Y, jak sobie włożymy takiego allflame'a, powiedzmy, że byłyby chaosorby, włożymy sobie allflame'a na żaby, to też żaby wypadają nam ze strokeboxów i otwierając Stromboxa 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy tego samego, to zabijamy też żaby dużo więcej razy niż, tych strong, niż jakby tych stromboxów nie było, czyli no jest to bardzo opłacalne, szczególnie jak się trafi coś fajnego w tym. Także na to zwracajcie uwagę, to jest ważne. No i oczywiście odpalamy sobie naszą mapkę. Wrobieniu map żadnej większej filozofii również nie ma. Wchodzimy sobie na mapę, otwieramy wszystkie strongboxy, jakie spotkamy po drodze. Jeżeli trafimy jakiś altar, to szukamy duplikacji divination card, currency lub um, skarabów. Lub Quantity i Reality. Dam Wam też takiego małego tipa ode mnie. Jeśli otworzycie na przykład karencji Strongboxa kilka razy pod rząd i macie bardzo dużo karencji do podniesienia, to karencji ze Strongboxów leci w jednym miejscu. Więc możemy bardzo łatwo sobie to zbierać w taki sposób, że klikamy Z, żeby ukryć itemy i yy, używając przycisku podświetlenia itemów, defaultowo to jest F. To podświetlamy sobie tą kubkę tych itemów na strongboxie i klikamy lewy przycisk, spamujemy po prostu aż zbierzemy wszystko. No i to przyspiesza lutowanie właśnie w takich sytuacjach. Mi, jak liczyłem na zrobienie jednej mapy, schodziło około 6 minut. No i zależnie od Waszego buildu, czy macie build szybszy, czy troszkę wolniejszy, to możecie robić to troszkę dłużej lub krócej. No i za chwilę przejdziemy do podsumowania, już do samego luta i do podliczenia profitu. Dobrze, tak wygląda nasz cały lut, który zrobiłem w godzinę. Eee, w trakcie tej godziny zrobiłem 9 map eee, no jeśli chodzi o Exilence to Exilence pokazuje nam 2421 chaosów eee, z tym że Exilence nie liczy nam e, tych mapek e, i mapek tier 17 no i ten jewel który nam wydropił e, on w tej chwili jest wart Divina nawet 1,2 no ale policzmy Divine ehm, a więc tak liczymy sobie e, kalkulatorem na Exilensie mieliśmy 2421 eee, Tutaj te mapki już sobie podliczyłem eee, Czyli tak 26 klinizm templi Po 10 chaosów sztuka to schodzi to, Bo one są 8 modowe eee, I 160 chaosów Za mapki tier 17 Sztuk 2 No i 125 chaosów Za eee, tego Jewela, który nam spadł eee, To wychodzi nam 2966 chaosów, odpalenie 9 map kosztowało nas 672 chaosy, to tyle sobie odejmujemy i wychodzi nam 2294 chaosy, jeżeli to podzielimy na 125, bo w tej chwili tyle kosztuje Divine, wychodzi nam ponad 18 Divine'ów na godzinę, czystego profitu z naszej fajnej taktyki. Dzięki za oglądanie. Jeżeli dotrwałeś do końca, to możesz zostawić łapę, jakiś komentarz. Eee, no i co i do następnego. Trzymajcie się. Siema.